Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego siódmego modułu kursu Gospodarstwo Rolne a Agroturystyka. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich, przedsiębiorca lub rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym, jest obowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji oraz poinformować o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich. Właściwe organy mają prawo kontrolować przestrzeganie wymagań zgodnych z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych. Ewidencje innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, prowadzi wójt lub burmistrz, właściwe ze względu na miejsce ich położenia. Organ prowadzący ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, w razie wątpliwości co do spełnienia wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych, może wezwać osobę świadczącą usługi hotelarskie w tym obiekcie do udokumentowania spełnienia tych wymagań. Książką obiektu budowlanego, o której mowa w artykule 64 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, przedstawioną do wglądu organowi dokonującemu kontroli obiektu budowlanego w przypadku obiektów budowlanych, w stosunku do których obowiązek posiadania książki obiektu budowlanego istnieje na podstawie tej ustawy. W przypadku, gdy obiekt nie posiada książki obiektu budowlanego, protokołem z kontroli obiektu budowlanego, opinią właściwej miejscowo-komendy Państwowej Straży Pożarnej, opinią właściwego miejscowo-państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Organ prowadzący ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, wykreśla z urzędu obiekt z ewidencji, jeżeli przedsiębiorca lub rolnik wpisany do ewidencji zaprzestał na okres dłuższy niż rok świadczenia usług hotelarskich. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną lub rolnik świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zmarł. Obiekt nie spełnia wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych lub innych określonych odrębnymi przepisami. Stan obiektu uniemożliwia świadczenie usług hotelarskich. Ewidencja obiektów hotelarskich oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, jest prowadzona w formie kartoteki składającej się z kart ewidencyjnych obiektów oddzielnie dla każdego rodzaju obiektu. Podstawą założenia karty ewidencyjnej innego obiektu hotelarskiego jest zgłoszenie innego obiektu, w którym są świadczone usługi hotelarskie. Ewidencja jest jawna w części objętej wpisem do kart ewidencyjnych obiektów. Karta ewidencyjna innego obiektu hotelarskiego zawiera określenie przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie wraz z adresem siedziby lub zamieszkania, nazwę i adres obiektu, informacje o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług wraz z podaniem czasu trwania sezonu, informacje o liczbie miejsc noclegowych. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.